Hej, czołem. Na początek może się przedstawię, bo nie każdy mnie zna. Jestem porucznikiem rezerwy, 15 lat służby w wojsku. Po 15 latach postanowiłem odejść, no tak pokrótce mówiąc, ze względu na ogólnowojskową głupiznę i beton. No ale teraz już jako oficer rezerwy mogę parę rzeczy powiedzieć, jak to się w wojsku odbywa od kuchni. A dzisiaj temat związany ze służbą wewnętrzną, 24-godzinną, służbą podoficera dyżurnego, no i dyżurnego tam, bo wiadomo, ta służba jest powiązana, podoficer dyżurny z dyżurnym. Wcześniejszy materiał na temat służby oficera dyżurnego jednostki dam w opisie, bo już został nagrany, spotkał się z dobrym odzewem. Chcieliście, żeby nagrać film na temat właśnie służby podoficera dyżurnego. Ja też obiecałem, że nagram taki materiał, także dzisiaj lecimy z tematem służby podoficera dyżurnego, pododdziału, podoficera dyżurnego kompanii. No przede wszystkim należy wiedzieć tutaj dla osób, które nigdy nie były w wojsku albo gdzieś tam planują może swoją przyszłość związać z wojskiem, że służba wojskowa nie wiąże się tylko z tym, że pracuje się czy tam służy od poniedziałku do piątku, tak jak tutaj określa porządek dnia, czyli od tak na dobrą sprawę od poniedziałku do czwartku od 7 do 15.30, a w piątek do godziny 13.00 to nie tylko to. Są również poligony, ćwiczenia, jakieś tam inne kursy, wyjazdy i tak dalej, ale są też te właśnie 24-godzinne służby wewnętrzne. Między innymi wcześniej nagrałem na temat oficera dyżurnego, dzisiaj temat odnośnie podoficera dyżurnego pododdziału. Najczęściej to jest podoficer dyżurny kompanii, ale może być to też podoficer dyżurny batalionu czy tam pułku, zależy jak to jest wszystko zorganizowane w danej jednostce. No i 24-godzinna służba, to przypomnę tylko, że niekoniecznie najczęściej to jest 25, nawet 26-godzinna służba, bo trzeba przyjąć tą służbę, później trzeba zdać tą służbę, to wszystko trwa, składanie meldunków i tak dalej, i tak dalej. Także lecimy z tematem. Może najpierw jest takich, tak na dobrą sprawę, 5 etapów pełnienia służby. Takie pytanie też często pada na instruktażach ze strony osoby udzielającej instruktaż do służby, tak zwany. I 5 etapów to jest przygotowanie do pełnienia służby, objęcie służby, pełnienie służby, przygotowanie do zdania służby. I na koniec oczywiście 5 etap to jest zdanie służby. No, ale po kolei lecimy, może zaczniemy od tych najważniejszych obowiązków podoficera dyżurnego pododdziału, bo no, regulaminowe obowiązki, regulamin regulaminem, a faktyczne obowiązki, po co ten podoficer tak na dobrą sprawę jedzie sobie i 24 godziny pilnuje mebla, tak, czyli siedzi przy biurku i pilnuje magazynu broni, tak na dobrą sprawę, i to jest jedna z najważniejszych zadań, jedno z najważniejszych zadań podoficera dyżurnego i dyżurnego, który na czas tam, jeżeli podoficer idzie sobie na posiłek albo jakieś inne zadania pełni zlecone przez dowódcę, to wtedy dyżurny przejmuje obowiązki podoficera. No tak pokrótce, ale z tych zadań to właśnie pilnowanie, zabezpieczenie, ochrona magazynu broni, bo podoficer dyżurny ma magazyn broni oczywiście pod opieką na czas 24 godzin. Oczywiście w godzinach służbowych często się ten magazyn otwiera, wydaje się broń. No i ten podoficer też ma za zadanie otworzyć magazyn broni, wydać tą broń w obecności dowódcy, szefa kompanii bądź wyznaczonego oficera zawodowego czy tam żołnierza zawodowego, niekoniecznie musi być oficer, wiadomo. I wydaje, przyjmuje tą broń, a po godzinach służbowych po prostu pilnuje, żeby jakieś niepowołane osoby nie wdarły się do tego magazynu. No i kolejna ważna rzecz, jeżeli chodzi o służbę podoficera dyżurnego, to też dowodzenie tak na dobrą sprawę kompanią. Jeżeli nie ma dowódcy kompanii i zastępcy kompanii, czyli praktycznie po godzinach służbowych, po 15.30, czy tam w weekend, czy w święta, jeżeli dowódcy nie ma, to załóżmy przyjmowanie meldunków od oficera, znaczy przyjmowanie zadań od oficera dyżurnego jednostki, bo załóżmy został wprowadzony jakiś stan gotowości bojowej albo stan kryzysowy jakiś został wprowadzony, bo przyszła na przykład zima stulecia, nawaliło tyle śniegu, że nie ma jak jeździć, nie ma jak odśnieżyć, i wtedy załóżmy na danym pododdziale jest podoficer dyżurny, który ma gdzieś tam jest wyznaczony akurat z tego pododdziału jakiś drużyna alarmowa, czy tam pododdział alarmowy, który idzie właśnie te sytuacje kryzysowe ogarniać, odśnieżać, czy reagować na jakieś inne rzeczy. No to są główne zadania, takie jakieś zadania poboczne typu
pilnowanie żołnierzyków, czy sprawdzanie, jak wyglądają, wyglądu zewnętrznego, ale to bardziej w przypadku już nie żołnierzy zawodowych, tylko jeżeli, załóżmy, podoficer dyżurny ma i pełni służbę na pododdziale, gdzie jest dobrowolna, na przykład w tej chwili dobrowolna służba zasadnicza, gdzie to nie są żołnierze zawodowi, tylko są dopiero szkoleni na żołnierzy zawodowych, no to wtedy pilnuje całego tego porządku wojskowego, porządku dnia podczas nieobecności dowódcy, szefa kompanii i tak dalej. To wszystko się odbywa. No ale zaczynając od przygotowania do pełnienia tej służby, no i to przygotowanie tak na dobrą sprawę zaczyna się od tego, że żołnierza się wyznacza, dwóch żołnierzy najczęściej, jeżeli chodzi o, czasami jest więcej, czasami jest jeden podoficer, dwóch dyżurnych na służbę podoficera dyżurnego danej kompanii, czy jakiegoś pododdziału, no to jeden podoficer dyżurny i jeden dyżurny, czy tam dwóch dyżurnów, najczęściej jest jeden dyżurny i jeden podoficer, jest dwóch albo dwie, no bo wiadomo, teraz kobiety też do wojska nie mają żadnego problemu, żeby się dostać, też pełnią te służby, no ale w dobie takiej, że wojska potrzeba, to nawet można zrobić te służby mieszane, czyli mężczyznę żołnierza i kobietę żołnierza wyznaczyć i liczyć na to, że ta armia nam się za 9 miesięcy powiększy. Bo oczywiście chcemy mieć dużą armię, także można tak pośmieszkować sobie i gdzieś tam próbować jakoś tą armię rozwijać, nawet takimi sposobami śmiechowymi. No ale jeżeli mamy też przygotowanie do pełnienia tej służby, to oczywiście wchodzi tutaj w grę nauczenie się regulaminu, jakichś tam instrukcji, zapoznanie się, jak wydawać broń, co, na podstawie czego wydawać tą broń z magazynu, kto może otwierać ten magazyn broni. To wszystko trzeba po prostu sobie gdzieś tam się z tym zapoznać. Czy dowódca drużyny, czy dowódca plutonu zapoznaje żołnierza z takimi rzeczami, czy szef kompanii, no zależy, jakiś tam inny żołnierz, bardziej doświadczony, który przygotowuje tego żołnierza, udziela instruktażu do pełnienia tej służby, jak to wszystko ma wyglądać. Oczywiście też przygotowanie się pod względem wyglądu zewnętrznego do tej służby, no bo żołnierz jak nic nie wie i jest nieogarnięty, to przynajmniej ładnie wygląda, nie? Jakieś tam obstrzyżenie, ogolenie, no to standardowo i jakiś najlepszy mundur trzeba wybrać, wyprać, buty oczywiście odświeżyć, to wszystko. I to takie przygotowanie do tego pełnienia służby. No i oczywiście te przygotowanie do pełnienia służby to również jest instruktaż do służby i takiego instruktażu w dzień poprzedzający służbę udziela najczęściej szef kompanii albo jakiś inny wyznaczony żołnierz w rozkazie dowódcy kompanii czy rozkazie dowódcy tego pododdziału. Czyli jeżeli ktoś ma służbę, załóżmy w czwartek, no to w środę w godzinach służbowych już jest udzielony ten instruktaż do pełnienia służby na następny dzień. No i to wygląda w ten sposób, że dajmy na to już przykład szefa kompanii, że szef kompanii bierze służby wyznaczone, czyli podoficera dyżurnego, który został wyznaczony w rozkazie, dyżurnego, który został wyznaczony w rozkazie, no i mówi im, jak kompania w następnym dniu będzie funkcjonowała, ilu żołnierzy jest na kompanii, jakie są tam zadania, ilu żołnierzy jest zwolnionych, gdzieś tam przebywa na jakichś kursach, na jakieś inne zadania pełnią, jaki jest stan kompanii, stan fizyczny, ilu żołnierzy rzeczywiście na danym pododdziale jest. Oczywiście też mówi, kto następny dzień przyjdzie dowodzić kompanią, bo niekoniecznie jest to dowódca, bo dowódca może mieć inne zadania, gdzieś tam być wyznaczony do wykonywania innych obowiązków i jako do dowodzenia kompanią na następny dzień może być wyznaczony, załóżmy, dowódca plutonu albo szef kompanii nawet, czy tam jakiś inny żołnierz zawodowy, no bo ten podoficer rano musi złożyć dowódcy kompanii, czy tam pełniącemu obowiązki dowódcy, zastępującego dowódcę, to musi mu złożyć meldunek o przebiegu służby. Także to trzeba wiedzieć. No także ten instruktaż, oczywiście na instruktażu nie brakuje pytań odnośnie regulaminów, czy zapoznałeś się z regulaminami, czy znasz ten regulamin. Często jest tak, że jak się trafi jakiś zabetonowany szef, który tam wymaga, żeby żołnierz znał słowo w słowo regulamin i wyklepał regułkę, co z tego, że nic z tego nie rozumie, ale regułkę wyklepał i działa. Także pytania, tak często jest tak, że nawet widziałem takie rzeczy, że jakiś tam żołnierz udzielając instruktażu sam trzymał w ręku regulamin i odpytuje żołnierza, który ma mówić mu słowo w słowo, a sam słowo w słowo nie zna. No to jest też takie dziwne.
No ale tak to już w wojsku bywa. Oczywiście też nie brakuje głupich pytań podczas instruktażu do pełnienia służby. Czyli na przykład, szeregowy, powiedz mi, co zrobisz, jeżeli w nocy zapali się śmietnik. No jeżeli szeregowy jest już doświadczony, no to oczywiście powie, że się śmietnik nie może zapalić, bo w śmietniku nie ma śmieci. No bo w wojsku jest tak, że śmietnik jest po to, żeby był, a nie żeby tam były śmiecie. No logiczne przecież, nie? To jest taka logika ogólnowojskowa, takie prawdy ogólnowojskowe. Ci, co byli w wojsku, co są w wojsku, no to oczywiście o tym wiedzą. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby w komentarzu napisać, jakie tutaj pytania dostaliście na instruktażu, o co was pytali z takich dziwnych, głupich, ogólnowojskowych mądrości, na które gdzieś tam musieliście odpowiedzieć. I co było według was śmiesznego na tych instruktażach, bo na pewno wielu żołnierzy byłych gdzieś tam po zasadniczej służbie ogląda ten kanał i na pewno mają jakieś tam swoje wspomnienia, przemyślenia, także zachęcam do tego, aby napisać w komentarzu, co tam śmiesznego było na tych instruktażach do pełnienia służby. No i oczywiście, jakie jest, też jest podczas instruktażu przekazanie magazynu broni, pododdziałowego magazynu broni. Ten podoficer, który zdaje służbę na następny dzień, to wchodzą razem, liczą sobie broń na podstawie tam wszystkich, na podstawie numerów, sprawdzają numerycznie, ilościowo, sprawdzają, czy nie ma, czy amunicja się zgadza ilościowo w tym magazynie broni i czy wszystko, że tak powiem, hula. No i oczywiście sprawdzają, czy nie ma żadnych nadstanowych egzemplarzy, czy nie trafiły się jakieś tam głośniki Bluetooth, które wyglądają jak granatniki. No taka mała uszczypliwość odnośnie niedawnych wydarzeń pana komedianta. No ale w policji, w wojsku raczej tam dodatkowych nadstanowych głośników Bluetooth w magazynach nie ma. No ale trzeba sprawdzić, czy czasem... No różnie to bywa, czasem wybuchają, nie? I tak na dobrą sprawę, po tym instruktażu można sobie spokojnie jechać do domu, odpocząć, wypocząć, przygotować się na następny dzień mentalnie do objęcia służby. Służby obejmuje się w godzinach porannych, około 9:00. To też zależy od danej jednostki, no to już dowódca jednostki określa, o której te wewnętrzne służby są przejmowane i jak to się odbywa, dokładnie o której godzinie. No i też oczywiście nie polecam już w tym dniu po instruktażu, przed następnym dniem, gdzie się obejmuje służbę, nie polecam pić napoi alkoholowych, bo oczywiście przed służbą każdy żołnierz, który jest wyznaczony na służbę, czy to podoficera dyżurnego, czy dyżurnego, jest przebadany alkomatem na zawartość alkoholu. Jeżeli okaże się, że ma ten alkohol, to już jest, z tego co pamiętam, to już jest traktowane jako przestępstwo, bo jest wyznaczony w rozkazie i tak dalej, i tak dalej. No ale dokładnie nie jestem pewien, to już by trzeba było sprawdzić, ale no, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jest wyznaczony na służbę i gdzieś tam chce sobie chlapnąć kielicha, no to niech się 5 razy zastanowi. No i oczywiście kolejny etap to jest już objęcie tej służby. I tu jest też bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o obejmowanie służby, bo jak to się odbywa? No, trzeba przyjechać wcześniej, żeby objąć tę służbę, bo to jest też uregulowane porządkiem dnia, że o tej godzinie się obejmuje tą służbę. No i trzeba, wiadomo, przeliczyć wszystkie dokumenty, wszystkie instrukcje, czy się zgadzają, czy jest książka meldunków, klucze, czy są. I dodatkowo oczywiście jest cały stan, tak na dobrą sprawę, kompanii i to przekazanie służby może się też w różnoraki sposób odbywać, bo jeżeli trafi na siebie podoficer zdający i podoficer obejmujący służbę, którzy się tam gdzieś nie lubią albo mają tam względem siebie jakieś stare problemy, no to to przekazanie służby może trwać nawet kilka godzin, bo obejmujący służbę będzie robił problemy temu, co zdaje służbę. A jak, w jaki sposób zrobić problemy, to jest bardzo łatwe, ponieważ wystarczy wszystko skrupulatnie przyjąć. A jeżeli chodzi o przyjęcie, to tak jak mówiłem, to nie chodzi tylko o regulaminy i klucze i zawartość biurka podoficera dyżurnego, tylko też sprawdzenie na przykład wszystkich pomieszczeń, świetlice, przeliczenie krzesełek, bo to tak na dobrą sprawę krzesła, wszystkie te elementy, które są na kompanii, wchodzą na stan podoficera dyżurnego. On to ma na garbie, będzie musiał się z tego później na następny dzień spowiadać i
przekazywać kolejnemu podoficerowi, który będzie obejmował służbę, także musi, znaczy musi, no nie musi przeliczyć. Jeżeli jest skrupulatny, to będzie wszystko liczył. Ile jest gaśnic, ile metrów kwadratowych firan, ile metrów kwadratowych zasłon, ile tam luster w toaletach, w łaźniach i ile jest, załóżmy, uszkodzeń, tam lampy, jakieś punkty świetlne i gdzieś tam pęknięta jakaś lampa, tu też wszystko może sobie skrupulatnie liczyć, jeżeli chce zrobić pod górkę zdającemu służbę, no to też takie rzeczy widziałem, no ale no niech sobie chłopy rozwiązują to takie sprawy swoje między sobą. Jest to jak najbardziej regulaminowo, można sobie tą służbę skrupulatnie przyjąć, kto tam chce i jakieś tam ktoś komuś chce udowodnić jeden drugiemu, no to niech sobie udowadniają, nie? Ich sprawa. Może się w końcu jakoś tam pogodzą. I teraz tak. Objęcie służby to również odprawa u oficera dyżurnego jednostki. Także nie tylko objęcie, przejęcie wszystkich pomieszczeń, wyposażenia, dokumentów. Także również trzeba iść na odprawę służb do oficera dyżurnego jednostki o wyznaczonej godzinie. No przyjmijmy sobie, załóżmy, bo to też może trwać, trzeba zaznaczyć, i przyjmijmy sobie, że załóżmy na 9:30 jest odprawa służb u oficera dyżurnego i tam idą wszystkie służby dyżurne, pododdział alarmowy, podoficer dyżurny z każdego pododdziału, dyżurny PST, no i tam inne jakieś służby wewnętrzne. No i 9:30 teoretycznie powinna się zacząć odprawa u oficera dyżurnego, ale nie zawsze tak jest, bo ten oficer dyżurny też w tym dniu, załóżmy, przyjmuje tą służbę, też musi przyjąć swoje pomieszczenie służbowe, też musi zameldować dowódcy brygady objęcie służby i dopiero po tym, jak zamelduje dowódcy brygady objęcie służby, oficer idzie na odprawę, a zanim znajdzie dowódcę, który go akurat przyjmie w tym czasie, bo dowódca jednostki też może mieć inne jakieś tam rzeczy na głowie akurat w tym momencie i oficer dyżurny może czekać na meldunek o tym, że objął służbę, no i może sobie przyjść na tą odprawę służb, załóżmy nie o 9:30, tylko o 10:00, pół godziny się spóźni, a tam wszystkie służby oczywiście czekają, także już pół godziny gdzieś tam mija, a oczywiście podoficer dyżurny zdający musi czekać na pododdziale, aż ten, który obejmuje, wróci od oficera dyżurnego z odprawy. No i oczywiście jak się trafi jeszcze dodatkowo upierdliwy oficer dyżurny, który będzie ględził przez godzinę czasu na odprawie służb o rzeczach oczywistych, jakieś bzdury poruszał, no to też to może trwać i trwać. I wtedy wychodzi na to, że o 11 godzinie wraca podoficer, który obejmuje służbę, wraca z odprawy od oficera dyżurnego. No i zamiast, załóżmy, podoficer zdający zdać służbę o godzinie, dajmy na to 10:00, no to zdaje go o godzinie 11:00 albo nawet dalej, no bo jeszcze dochodzi do tego meldunek o zdaniu i przyjęciu służby. Także jak podoficer dyżurny wróci z odprawy od oficera dyżurnego, no to jeszcze we dwóch razem zdający, obejmujący podoficer dyżurny idzie do dowódcy kompanii, czy tam pełniącego obowiązki dowódcy kompanii, idzie oczywiście, czapkują, meldują, że ten melduje zdanie, ten melduje objęcie, wszystko ok. No i później jeszcze oczywiście meldunek do oficera dyżurnego jednostki wojskowej. We dwóch muszą iść osobiście albo telefonicznie. Ja tam zawsze preferowałem telefonicznie, bo jak mi się mieli kręcić tutaj każdy podoficer z każdego pododdziału we dwóch, przychodzić dupę zawracać i meldować osobiście jakieś tam zdanie, objęcie służby, no to tutaj jest bez sensu. No ale trafiają się czasem też oficerowie dyżurni, którzy wymagają, żeby podoficer zdający i obejmujący przyszedł i zameldował to wszystko osobiście. No i to wszystko trwa, także ta 24-godzinna służba to spokojnie może się zrobić, nawet 26-godzinna służba, także to nie ma co się z tym, nie ma co się dziwić, że to tak wszystko później trwa. No taka specyfika służby, taka specyfika wojska. Są to jakieś takie dziwne rzeczy, już jakoś to tak jest poukładane, jakoś to tak funkcjonuje cały czas. No ale dobra, jedziemy z kolejnym etapem, czyli pełnienie tej służby. No i pełnienie służby to tak na dobrą sprawę, oczywiście to jest wykonywanie zadań powierzonych przez dowódcę kompanii, szefa kompanii w godzinach służbowych, czyli tam do 15:30 w czwartek i do 13:00 godziny w piątek. No jeżeli jest weekend, no to już jest troszkę więcej luzu jest wtedy i ten
podoficer no, nie ma aż tylu obowiązków. No ale takie dwie rzeczy, jeżeli chodzi o pełnienie służby, to jest przede wszystkim składanie meldunków i odbieranie telefonów. I zauważyłem, że to są takie dwie kluczowe rzeczy, które przysparzają wielu problemów, zwłaszcza początkującym żołnierzom, gdzieś tam, którzy mają mniej doświadczenia. Złożenie tego meldunków czy odebranie telefonu może być problematyczne, ale no, generalnie nie jest to problematyczne, ponieważ tutaj ten meldunek składa się wszystkim przełożonym i oficerowi dyżurnemu. No to jak przychodzi, załóżmy, oficer dyżurny, no to krzyczy się kompania baczność i dopiero się składa meldunek. Czyli na przykład panie poruczniku, bo przychodzi oficer dyżurny, załóżmy, w stopniu porucznika. Panie poruczniku, podoficer dyżurny pierwszej kompanii, szeregowy Kowalski, melduje kompanię podczas realizacji porządku dnia, w czasie pełnienia służby nic ważnego nie wydarzyło się. No i wtedy oficer przyjmuje meldunek, jest kompania spoczni i żadnego problemu teoretycznie nie ma, no ale wykucie tych dwóch zdań na blaszkę, a później jak szeregowy widzi oficera albo nie daj Boże dowódcę batalionu, dowódcę brygady, no to zaczyna liczyć te gwiazdki, duże oczy robi i wszystko zapomina i wtedy jest trochę kupa śmiechu i trochę opierdziela się tego żołnierza, że nie umie złożyć meldunku. Później się jeszcze opierdziela, jeżeli to dowódca batalionu przyszedł i ten szeregowy, czy tam podoficer dyżurny, czy dyżurny nie potrafili złożyć tego meldunku, no to zjebki oczywiście zbiera szef kompanii, dowódca kompanii, że nie przygotowali żołnierza do pełnienia służby. A tak mówię, no początkujący żołnierz wielkie oczy zrobi, bo zobaczy podpułkownika, załóżmy, albo nie daj Boże generała, dowódca brygady w stopniu generała przyjdzie, bo coś tam, tacy się też zdarzają, że lubią chodzić, jak mają za dużo czasu. No i wtedy wielkie oczy, omdlenia i tak dalej, i tak dalej. No i odbieranie oczywiście telefonów. No jeżeli chodzi o te służby, to zawsze się tak dobiera te służby, żeby zawsze był podoficer dyżurny jakimś tam doświadczonym żołnierzem, który nie ma problemu ze służbami. No a początkującego zawsze się gdzieś tam dorzuca jako dyżurnego do tej służby, żeby podoficer dyżurny go gdzieś tam wyszkolił. No ale nie zawsze ten podoficer jest, żeby złożyć ten meldunek, bo ktoś przychodzi, czy oficer dyżurny, czy przełożony. Bo na przykład podoficer dyżurny jest w magazynie broni, wydaje broń. No i dzwoni telefon. Dzwoni telefon i wtedy jest modlitwa. I dyżurny często się modli, żeby ten telefon w końcu, kurde, przestał dzwonić, nie? Bo boi się odebrać i boi się powiedzieć kilka słów, typu podnosi telefon i mówi: dyżurny kompanii, szeregowy Pipka. No i wtedy się przedstawia, załóżmy, przełożony, jakiś tam oficer dyżurny brygady, porucznik Kowalski. No i wtedy czeka pan porucznik, co powie szeregowy Pipka. No a szeregowy Pipka powinien powiedzieć: melduje się, zameldować się, jeżeli to dzwoni przełożony. Często się o tym zapomina i oczywiście znowu zjebki dla tego biednego szeregowego, który gdzieś tam się coś tam pomylił. Zresztą na pewno oglądaliście ten film, który gdzieś tam już wiele lat krąży po sieci, o tym, jak dyżurny klubu garnizowanego odbiera. I tam musi później pompować oficer dyżurny. Jednemu każe liczyć, a drugiemu każe robić te pompki. No takie prześmiew, ale rzeczywiście tak to gdzieś tam, no dużo prawdy w tym jest, że tak to się odbywa. Także troszkę śmiesznie, trochę nieśmiesznie. A zresztą jeszcze na kompaniach często są zdjęcia wszystkich przełożonych, łącznie z prezydentem, jak wyglądają, że jak tutaj przyjdzie nowy żołnierz, on nie zna wszystkich przełożonych, on wiadomo, dowódcę kompanii to jeszcze kojarzy, wie jak wygląda, ale już dowódcę batalionu niekoniecznie kojarzy, gdzieś tam na zbiórce batalionu, czy na zbiórce brygady, dowódcę brygady widział gdzieś tam z daleka, bo by wstał w szyku, no i nie wie, czy to ten przychodzi, czy nie ten przychodzi, przyjdzie jakiś tam pułkownik na kompanię i on wielkie oczy robi, liczy te gwiazdki, nie może się doliczyć. No a zdjęcie czasami troszkę pomaga i tak rozbiegane oczka na zdjęcie, na niego porównanie, zgranie twarzy. I jeżeli to jest ten, no to wtedy meldunek jest składany. Także takie śmieszne rzeczy wojskowe. No, ale też jeżeli chodzi o podoficera, jeżeli chodzi o oficera dyżurnego, to też ten telefon się odbiera. No i kiedyś miałem okazję
mieć takiego, służyć w takiej brygadzie, gdzie był taki śmieszny dowódca brygady, nie? Który wymagał, żeby podawać pełną nazwę jednostki wojskowej. Załóżmy, nie było tak, że odbierasz telefon i mówisz oficer dyżurny 22 brygady porucznik Powałka, tylko trzeba było podać pełną nazwę jednostki wojskowej. No tak, takie wymagania były akurat ówczesnego dowódcy tamtej brygady i załóżmy trzeba było powiedzieć tak: oficer dyżurny 22 brygady pancerno-motorowej imienia króla Jana III Sobieskiego, porucznik Powałka. No i to było coś takiego, co trzeba było tą regułkę powiedzieć. A jak tego nie powiedziałeś, no to wtedy było: co? Pan porucznik to nie wie, w jakiej brygadzie służy? No wiem, kurna, wiem, no tylko... Tylko się tej pełnej nazwy przeważnie nie mówi, tylko... No, ci, co służyli, to wiedzą, o co chodzi, a ci, co nie służyli, mam nadzieję, że jakoś to w taki sposób przekazają, że też wiedzą, o co chodzi. No i oczywiście, jak to jest po godzinach służbowych, jeżeli chodzi o tą służbę pod oficera dyżurnego kompanii, po godzinach służbowych i w weekend, no to przede wszystkim trzeba przyjąć kontrolę w postaci oficera dyżurnego jednostki, ponieważ oficer dyżurny jednostki ma w swoich zadaniach skontrolować wszystkie pododdziały raz w dzień i raz w nocy i albo to oficer dyżurny idzie, albo jego pomocnik oficera dyżurnego jednostki idzie na kontrolę, no i oczywiście trzeba tam zameldować raz w dzień, raz w nocy, trzeba się orientować, kiedy przyjdzie, no jak już ta po kontroli, no to wiadomo, po kontroli to już jest telewizja, internety, granie w różne gry, w World of Tanks, na przykład z oficerem dyżurnym sobie podoficer może pograć, jeżeli akurat wspólnie mają zainteresowania do grania w czołgi. I tak to wygląda. No i przedostatni etap, przygotowanie do zdania służby. Warto sobie też tą służbę przygotować do zdania, sprawdzić, czy wszystkie dokumenty są, czy wszystkie klucze zostały zdane przez użytkowników pomieszczeń, czy wszystko zostało dobrze wypisane i wtedy to zdanie służby może pójść gładko i bezproblemowo, o ile się to wszystko przygotuje. I zdanie służby to wiadomo, tak jak objęcie, czyli po prostu czekasz, aż obejmujący służbę podoficer przyjmie wszystko razem z dyżurnym, wszystkie, całe wyposażenie. Potem czekasz, aż nowy podoficer wróci z odprawy u oficera dyżurnego i modlisz się, żeby był jakiś normalny oficer, który nie będzie przedłużał tej odprawy i wtedy można sobie spokojnie udać się do domu. I tak to się wszystko kręci, jeżeli chodzi o służby. Dajcie znać w komentarzu po prostu, jakie są Wasze tutaj przygody, jeżeli chodzi o służbę podoficera, czy tam dyżurnego, co było fajne, co nie fajne, co śmieszne. A jeżeli film się podobał, dajcie rzeczywiście łapę w górę, zostawcie komentarz taktyczny, subskrybujcie. To będziecie na bieżąco z innymi materiałami. A na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki, cześć i czołem.